Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z mojego ulubionego miejsca, czyli z naszych gliwickich pól. Tak, w Gliwicach, w mieście, w dużym mieście mamy piękne pola. Nie wiem, czy słychać śpiewające ptaki. Gdyby się dało, to powiem Wam, że chętnie przekazałbym też zapach, jaki jest z tego rzepaku. On przypomina, że jest wiosna, że przyroda obudziła się już do życia i pięknie teraz kwitnie, dając nam niesamowite kolory. Zobaczcie, jak pięknie Pan Bóg to wszystko stworzył. Tekst biblijny, jaki mamy dzisiaj wyznaczony na 7 maja, jest wyjęty z Księgi Nehemiasza, z 9 rozdziału, 17 wiersza. Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym. Pomódlmy się krótko. Panie Boże, dziękujemy Ci, że tak pięknie stworzyłeś świat. Dziękujemy Ci za przyrodę, za to, że możemy też mieć taką radość i z tego, co możemy oglądać, i z tego, że Ty tak pięknie wszystko stworzyłeś. Bądź uwielbiony i wywyższony. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, prorok Nehemiasz, znamy troszkę jego historię. Ci, którzy czytają Słowo Boże, wiedzą, że bycie prorokiem nie było łatwe, że trzeba było upominać lud, nie tylko pojedyncze osoby, ale czasem trzeba było mówić do przełożonych, do królów i często ponosiło się też tego konsekwencje. Prorok Nehemiasz miał bardzo trudne zadanie, dlatego że nawoływał do pokuty. I jest taki moment właśnie w 8, 9 i 10 rozdziale Księgi proroka Nehemiasza, kiedy lud zostaje w jakiś sposób przywołany do pokuty i pokutuje. Przypominają sobie na nowo prawo, które mają przestrzegać, Boże prawo, wyznają swoje grzechy i jakby robią taki, dzisiaj byśmy powiedzieli, twardy reset. I wydaje mi się, że dzisiaj także w naszym kraju, a może przede wszystkim, potrzebujemy takiego twardego resetu, przede wszystkim Boga w naszym życiu. Można mówić wzniosłe rzeczy, można mówić niesamowite prawdy, ale wszystko zaczyna się od każdego z nas. I chcę Cię dzisiaj zachęcić do tego, żeby zrobić sobie taki rachunek przed Bogiem, żeby pokutować przed Bogiem i wtedy, jeżeli przyjdziemy przed Boży tron, będziemy pokutowali, to chyba jakby na nowo odzyskamy siły, odzyskamy motywację, chęć do życia i wtedy z wdzięcznością będziemy mogli patrzeć chociażby na rzepak, może na nowo usłyszymy śpiewające ptaki, docenimy to, co mamy, a przede wszystkim będziemy trzymać się tego rzeczywistego, realnego, Bożego prawa i sprawiedliwości. Moi kochani, apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście, w drugim rozdziale i 13 wierszu, to jest drugi tekst na dzisiejszy poranek, napisał tak: jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. My, czyli ja i ty, nie oni, nie ktoś. No i na koniec ta niesamowita prawda też z tego tekstu, że Pan Bóg jest wierny. I chcę Cię dzisiaj zapewnić, że On naprawdę jest wierny i będzie słuchał Ciebie. Nie wzniosłych mów, nie jakichś frazesów, ale przede wszystkim posłucha Ciebie, kiedy przyjdziesz i powiesz: Panie Boże, zgrzeszyłem, pokutuję, proszę Cię, przyjmij mnie jakby na nowo, daj mi siłę i daj mi żyć w zgodzie z Tobą, a wtedy wszystko będzie dobrze. Życzę Wam dobrego dnia, owocnych przemyśleń i popatrzcie jeszcze chwilę, jak tu jest pięknie w Gliwicach. Dobrego dnia, z Bogiem.